Co najlepszego jadłem w 2023 roku, jaka była najlepsza pizza, jaki był najlepszy burger, gdzie zjadłem najlepsze śniadanie, a gdzie najlepszy deser? Na te pytania dzisiaj odpowiem. Przed nami nagrody imienia Złotego Przewodu Pokarmowego za rok 2023-2023. Kategorie z Polski i z zagranicy. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Coś tu się Maciej tak wystroił, zapytacie, a no wystroiłem się na galę. Na galę rozdania nagród imienia Złotego Przewodu Pokarmowego. Jak co roku wybieram najlepsze jedzenie w mijających 12 miesiącach. Przywdziewam garnitur. W tym roku bez muszki, bez krawata stwierdziłem, że tak bardziej na luźno, bo to też pamiętajcie o tym, to są takie moje nagrody na bazie tego, co jadłem. I tylko tyle. Także przed nami będą 23 kategorie z Polski, ze świata, rzeczy typu najlepsza przystawka, najlepsze danie, najlepsza restauracja. Będą też kategorie negatywne, będą takie, których nie było w poprzednich latach i będą takie, które są z nami od lat. Postanowiłem w tym roku w opisie dać wam też dokładne minuty i sekundy, kiedy zaczyna się jaka kategoria. Z takich technicznych kwestii nie brałem pod uwagę jedzenia na dowóz, brałem pod uwagę tylko to jedzenie, które ja faktycznie gdzieś tam podczas swoich kulinarnych podróży próbowałem. Swoją drogą, ten garnitur ubieram tylko na wesela przyjaciół. Miałem go też na swoim weselu, no i na rozdania. Ale zanim przejdziemy do nagród, krótkie podsumowanie tego, co działo się w 2023 roku. W styczniu pojechaliśmy do Krakowa spróbować dorodnego steka w restauracji Fiorentina, a potem odwiedziliśmy pierwszy raz Białystok, w którym zjedliśmy wybitnego burgera. W lutym świętowałem swoje urodziny w Walencji, chwilę później polecieliśmy do Barcelony, w międzyczasie byliśmy jeszcze w Kielcach i w Radomiu, a po paru tygodniach ruszyliśmy do Rzeszowa. W marcu jedliśmy tani lunch u Lewego, drogą kolację w europejskim grillu i dowiedzieliśmy się, jak powstaje pizza neapolitańska od A do Z. Po tym, jak zostałem jurorem w trakcie ogólnopolskich zawodów burgerów, ruszyliśmy jeść więcej mięsa do USA. Zaczęliśmy w Miami, później Nowy Orlean, a dalej Teksas, w którym królowało barbecue. Odwiedziliśmy jeszcze stolicę żeberek Memphis, ojczyznę bardzo ostrego kurczaka, czyli Nashville, i wróciliśmy na Florydę, tym razem na Key West. Po powrocie ze Stanów kolejny wyjazd, Majorka z przyjaciółmi, a chwilę później jeszcze jeden, tym razem do Włoch, do Apulii. Na początku czerwca było Podlasie, na koniec Hel i Ostarnia, a w lipcu zrobiłem wielki test warszawskich jagodzianek, sprawdziłem kultowego Szwajka, niby najlepszą pizzę w Polsce, i zrobiliśmy reportaż o pierwszej w Polsce restauracji, która dostała dwie gwiazdki Michelin. Potem było parę dni w Kopenhadze, weekendy w Łodzi i Krakowie oraz poszukiwanie teksańskiego barbecue pod Płockiem. Pod koniec sierpnia szybki wypad do Aten i jeszcze szybszy do Trójmiasta. W Redzie spotkałem się też z sympatycznym wujkiem Paulo. Potem seria wyjazdów: Londyn, Szczecin, Poznań i Nowy Jork. W listopadzie potrzebowałem więc trochę odpoczynku, ale udało się odwiedzić knajpkę MC i restaurację Macieja Musiała, a pod koniec miesiąca wybrać się do Strasburga i Paryża. Grudzień jeszcze trwa, więc może o nim innym razem. Przejdźmy do nagród. Zaczynamy oczywiście od śniadania ze świata. I tutaj mamy 6 nominacji. Po pierwsze kurczaki z gofrem, a może gofry z kurczakami z Yerdbert z Miami. Po drugie jaja po turecku z Rose Velvet w Palma de Mallorca. Po trzecie pancake'i z Atelier September w Kopenhadze. Po czwarte śniadaniowy udon z Koja w Londynie. Po piąte bagel nowojorskie z Best Bagel and Coffee w Nowym Jorku. I po szóste breakfast burrito z Sony Boy również w Nowym Jorku. Niby 6 śniadań, ale bardzo różnorodnych. Konkurencja bardzo mocna. Ja w tym roku wybieram kurczaka z goframi. Uwielbiam to danie. W Yerdbert w Miami było skandalicznie drogie. Tutaj od razu zaznaczę, ale poza tym było skandalicznie pyszne. Świetny, soczysty kurczak. Do tego syrop klonowy. Trochę czegoś ostrego. Pyszne gofry. No i arbuz. Druga kategoria to śniadanie z polskich restauracji. Tutaj 7 nominacji. Po pierwsze syrniki z Culture Cafe w Warszawie. Po drugie tosty z Avocado z Targowa 2 w Krakowie. Po trzecie Benedict Cubanos z Krakowa w Radomiu. Po czwarte tost z jajem z Fali w Krakowie. Po piąte Krok Madame z Flow w Gdyni. Po szóste toast 2.0 z Toastu w Warszawie. I po siódme syrniki Tres Leches z Milk Baru w Warszawie. Tutaj może mniej różnorodnie, bo w sumie tosty i syrniki i wygrywa tost. Wygrywa tost z Krakowa, z Fali. Ten tost z jajem na takim mlecznym pieczywie z dodatkiem szynki i sosu holenderskiego był nieziemski. Dawno nie jadłem tak dopracowanego śniadania, bo tutaj kompozycja jest całkiem prosta, ale świetne produkty i umiejętności szefa kuchni zrobiły swoje. Po śniadaniu czas na przystawkę, najpierw te ze świata. 5 nominacji: Mapo Maduros z Calle Dao w Nowym Jorku, ceviche z przegrzebka z Lamain w Nowym Jorku, homar ze
smokera na jajecznicy, na homarzym mózgu z dodatkiem homarowego musu z Kitchen Table w Londynie, pączek kimchi z The Northwick w Nowym Jorku oraz kukurydziane pierożki z Mokio w Nowym Jorku. W światowych przystawkach tylko świat anglosaski, tylko Londyn i Nowy Jork, ale kuchnie z całego świata są tutaj zawarte. Ja wybieram to danie z najdłuższą nazwą, czyli ten homar ze smokera, który był niesamowity, podany na jajecznicy z mózgiem homara. To nie do końca mózg, po prostu z wnętrznościami homara i z homarowym musem. To było coś naprawdę nieziemskiego, zresztą jedliśmy to w restauracji z dwoma gwiazdkami Michelin w Londynie, gdzie siedzi się w kuchni, w zasadzie podpatruje się na bieżąco, co ekipa restauracji przygotowuje, ale w tym przypadku nie chodzi o te całe wrażenia wokół, a o sam smak tego dania. Coś naprawdę niesamowitego. Po przystawkach ze świata czas na przystawki z Polski. Nominacje: Dynia z Lupo z Warszawy, mus oscypka z Fiorentiny w Krakowie, tatar ze Strusia z Irish Pubu w Rzeszowie, pierogi z rakami z Pod Gigantami w Warszawie, pierogi z karczochami z Bottiglierii w Krakowie, krewetki z chorizo z U Kelnerów w Szczecinie, kluski śląskie z Muzealnej w Warszawie, por z Mazji z Krakowa oraz tatar z Tuńczyka z Nasu w Gorzowie Wielkopolskim. Dużo nominacji, jedna z najliczniejszych kategorii. Tutaj też wygrywa przystawka z restauracji z dwiema gwiazdkami Michelin. Cudowne pierogi. Jak o nich pomyślę czasem w środku nocy, to się robi momentalnie głodny i chciałbym już pakować się do Pendolino, do Krakowa, by tylko zjeść te pierożki, ale oczywiście nie ma już ich w menu najprawdopodobniej, bo menu w Bottiglierii jest sezonowe i zmienia się z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, także to już pozostanie tylko piękne wspomnienie. Tam poza karczochami były jeszcze trufle, był wybitny sos, był chyba jeszcze półgęsek, no działo się w tych pierożkach bardzo dużo. Po przystawce musi być danie główne, kategoria piąta, dania główne z restauracji zagranicznych. Raki gotowane z Klesis w Nowym Orleanie, fajitas z Ninfas w Houston, deska teksańskiego barbecue z The Pit Room w Houston, turbot z Brat w Londynie, mole z Cosme w Nowym Jorku, ropa wiecha noodles z Kaye Dao w Nowym Jorku, lomo soltado z Lama Inn w Nowym Jorku, no i królik z La Vieille Tour ze Strasburga. Są tutaj dania główne z dwóch restauracji z gwiazdką Michelin, ale tym razem wygrywa mięso, wygrywa deska teksańskiego barbecue z The Pit Room. Było ono świetne, to była prawdziwa mięsna uczta z kawałkami mięsa, które w Polsce ciężko, pyszne, żebro wołowe, fantastyczny brisket, cała ta otoczka, mięso pięknie pachniało, wyśmienicie smakowało. Z chęcią bym to powtórzył. Do Houston wprawdzie się nie wybieram, ale może kiedyś jeszcze będzie mi dane zjeść w The Pit Room. Naprawdę świetne teksańskie barbecue. Ten moment, kiedy niosłem tą tacę pełną mięcha do stołu, pozostanie w mojej głowie już do końca życia. Była zagranica, czas na Polskę, najlepsze danie główne. Sola z restauracji Europejski Grill w Warszawie, talerz podlaski z baru Jarzębinka w Supraślu, comber z sarny z proziakami z Bottiglierii w Krakowie, żebro wołowe z Kropki w Krakowie, lane kluski w sosie rakowym z Perełki w Poznaniu oraz chałka z pulpecikami z Sunshine również w Poznaniu. Mamy z jednej strony restaurację michelinowską, z drugiej strony bar z regionalnym jedzeniem na Podlasiu, no i kilka takich restauracji nowoczesnych, tak to nazwijmy. Ponownie wygrywa Bottiglieria. Nie da się ukryć, że zjadłem tam naprawdę wyśmienicie. I tutaj nie chodzi o to, że oni dostali dwie gwiazdki jako pierwsza polska restauracja, tylko o to, że tam jest naprawdę przepysznie i ten comber z sarny był doskonały. Mięso opływał fantastyczny sos demi-glace, no i do tego mieliśmy jeszcze te wybitne proziaki, które mogliśmy maczać w tym sosie. Czas na pierwszą chyba nową kategorię, kategorię, której nie było w poprzednich latach, czyli danie włoskie. Najpierw danie włoskie ze świata. Nominacje: risotto z ndują z hotelu Il Melograno w Monopoli, ravioli z czarną truflą na pire kukurydzianym z sosem parmezanowym z Kitchen Table w Londynie, ravioli cacio e pepe z Angolo Cinque z Monopoli oraz cacio e pepe z krewetkami z Latana del Polpo w Bari. Włochy kontra Wielka Brytania, Apulia kontra Londyn. Wygrywa Londyn. To znów było coś niesamowitego. Znów ravioli, o jakim nawet wcześniej mi się nie śniło. Rewelacyjne czarne trufle w farszu, sos parmezanowy, który wszystkie smaki w tym daniu podbijał. Coś naprawdę niesamowitego i coś kolejny raz nie do powtórzenia. Ale słuchajcie, to jest ostatnia taka kategoria, w którym wygrywa takie danie, którego nie możecie powtórzyć. Przed nami jeszcze 15. No i właśnie danie kuchni włoskiej z Polski, a w zasadzie w tym przypadku włoskie makarony w polskich restauracjach.
restauracjach, gnocchi z europejskiego grilla w Warszawie, ragu z Lupo w Warszawie, carbonara z Mela Rosy w Radomiu, troca pretti z ragu z Sarny w Mazji w Krakowie oraz ravioli truflowe z Allory w Warszawie. No i tutaj pytacie, wygra Warszawa, wygra Kraków, a nie, bo wygrywa Radom. Carbonara, jak w Rzymie, w centrum Radomia, w fantastycznej restauracji, takiej, której nie spodziewałem się w Radomiu zastać. Z chęcią kiedyś na taką carbonarę specjalnie do Radomia pojadę, ale najpierw mam misję, żeby znaleźć najlepszą carbonarę w Warszawie. To już myślę na początku przyszłego roku, w pierwszych może 3 miesiącach. Przejdźmy dalej. Kategoria dania kuchni azjatyckiej z restauracji na świecie. Po pierwsze przegrzebki z 828 w Nowym Jorku, po drugie ryba z Keio w Nowym Jorku, po trzecie Xiaolongbao z Zhou's Shanghai w Nowym Jorku, po czwarte nudle z jagnięciną w Xian Famous Foods w Nowym Jorku, po piąte lobster noodles w Wuyan w Nowym Jorku, po szóste tantanman w Tongchun Ramen w Nowym Jorku, obiecuję, że już po raz ostatni. Dalej mamy raki Viet Cajun z Crawfish and Noodles w Houston, brisket bento z Kemuri Tatsuya w Austin, no i są tam z kukurydzy ze Speedboat Bar w Londynie. Jak widzicie, dużo nominacji jest z Nowego Jorku i to z takich restauracji, o których często nie było w filmach. A to dlatego, że 2 tygodnie w Nowym Jorku, które spędziliśmy w październiku tego roku, były często bez kamery. Nie brałem kamery do restauracji albo decydowałem się nie nagrywać nic ze względu na ogromny hałas i ogromną ciemność w restauracji. I parę perełek w ten sposób odkryliśmy, czego dowodem są właśnie nominacje w tej kategorii, a także w innych. Wszystkie te knajpki zostaną szczegółowo opisane w e-booku, nad którym pracujemy, ale przejdźmy do zwycięzcy. Zwycięstwo w tej kategorii idzie do Austin, do Kemuri Tatsuya za brisket bento, czyli takie połączenie kuchni japońskiej z tradycyjnym grillowaniem w teksańskim stylu, z tradycyjnym teksańskim barbecue. Mamy pyszny mostek wołowy z grillowędzarni, połączony z ryżem, z nori, z sosami miso i z wieloma innymi dodatkami. Niesamowity smak i też niesamowite doświadczenie polegające na troszkę takim samodzielnym przygotowywaniu sobie z różnych elementów kęsów dania. Jeśli chodzi o dania kuchni azjatyckich z polskich restauracji, to jest mniej nominacji, ale to nie znaczy, że są one gorsze. Po pierwsze orzeszkowy makaron z Ferment Neo Bistro w Kielcach, po drugie Pad See You z Ahan w Warszawie, po trzecie shoyu ramen z Tonari w Poznaniu, po czwarte sushi z Ato Sushi w Łodzi i po piąte Pstrong ze Spice and You w Warszawie. Wygrywa Poznań, wygrywa ramen, shoyu ramen z Tonari, świetnej japońskiej restauracji, gdzie możecie zjeść nie tylko ramen. No nie ukrywam, ten ramen najbardziej zawrócił mi w głowie, ponieważ dawno nie jadłem tak pysznego shoyu ramen jak tam. Uważam, że w polskich ramenowniach shoyu ramen często jest tym nieciekawym elementem w menu, a w Tonari jest tym najlepszym? Możliwe. To świetnie skomponowany ramen, bardzo harmonijnie, nie jest on przeładowany, a przy okazji każdy składnik jest po coś, ale nie po to, żeby wyglądać, tylko żeby nadać temu daniu odpowiedni smak. Nagroda leci do Poznania. No i teraz kategoria, której nigdy nie było. Dania z tej kategorii często były w innych kategoriach, ale w tym roku uznałem, że taka kategoria po prostu się należy, mimo że są tylko 3 nominacje. Kategoria nazywa się Najlepszy Stek i nominowany jest stek Fiorentina z Fiorentiny w Krakowie, stek T-Bone z Irish Pubu w Rzeszowie oraz polędwica wołowa z europejskiego grillu w Warszawie. To były 3 naprawdę fenomenalne steki. Z chęcią spałaszowałbym teraz każdy z nich tutaj podczas ogłaszania tych nagród. Wygrywa Fiorentina. Wygrywa Fiorentina za to, że to był mimo wszystko najlepszy stek z tej trójki i generalnie był to jeden z najlepszych steków, jakie jadłem w życiu. Doskonałe mięso, świetnie przygotowane wedle życzenia. Trudno było się w zasadzie przyczepić do jakiegokolwiek jego elementu. Było mięciutkie, pełne smaku i choć kosztował ten stek naprawdę dużo, to uważam, że stosunek ceny do jakości dalej jest na naprawdę dobrym poziomie, bo po prostu ta jakość w tym przypadku jest bardzo, bardzo wysoka. Polecam jednak 2 pozostałe steki. Myślę, że ten T-Bone z Irish Pubu w Rzeszowie to jest rzecz, której możecie się nie spodziewać, że będzie tak dobra, zwłaszcza jeśli nie wgłębicie się w temat i nie wczytacie się w to, czym ten Irish Pub w zasadzie jest. Polecam dobrą wołowinkę. W kategorii najlepsza pizza nie było chyba w zeszłym roku, ale w tym roku w każdym razie wraca. Nie jadłem dużo pizzy za granicą, więc będzie tylko kategoria najlepsza pizza w Polsce. To nie jest tylko pizza neapolitańska, to są wszelkie pizze i wyroby pizzopodobne, tak to nazwijmy, nie do końca pizze, ale jednak z pizzą się kojarzące. Pizza Mimoza z Casa di Paolo w Redzie, pizza z U Kelnerów w Szczecinie, pizza Picante z Epickiej w Szczecinie, pizza Zia z pizzerii Melio w Warszawie, pizza z salami Picante z Casa
Natalie Tuza Summer w Jastarni oraz Panotto Truflowe z pizzerii Ostro w Gdańsku. Rzutem na taśmę, bo poznałem tę pizzerię parę tygodni temu i nie robiłem jeszcze o niej filmu na kanale. Jedynie gdzieś tam wrzucałem jakieś pojedyncze fotki na Instagram Stories i na Twitterze. Wygrywa pizzeria Melio za pizzę Zia. Pizzeria Melio to jest pizzeria, którą założył Melio Costi, który w tym roku był trzeci na Mistrzostwach Świata w pizzy neapolitańskiej we Włoszech. Wcześniej pracował m.in. w Szczecinie w jednej pizzerii, ale kiedy ja jechałem do Szczecina i w ogóle chciałem zrobić o nim materiał i tak dalej, no to okazało się, że on już tam nie pracuje, że przeprowadził się do Warszawy i że wkrótce coś w Warszawie otworzył. Otworzył pizzerię Melio na Służewcu, niewielki lokal z piecem elektrycznym, ale piecem certyfikowanym przez Towarzystwo AVPN i robi naprawdę niesamowitą pizzę. To, co w niej lubię i co powtarza się w zasadzie w każdej pozycji, to ciasto, które jest lekkie. Nie siedzi później na żołądku, tylko można je zjeść ze smakiem i po jednej pizzy nie czujemy się tacy ociężali, jak to czasem bywa również w przypadku pizzy neapolitańskiej. Ale dlaczego akurat ta kompozycja? Ano dlatego, że jest ona z ciekawym salami, z salami marynowanym w białym winie i w czosnku. Ale w karcie ciekawych kompozycji znajdziecie wiele. Myślę, że pizzeria Melio na kanale jakoś niedługo się pojawi. Zobaczymy w jakim filmie. Kolejnej kategorii też chyba w zeszłym roku nie było, także wraca. Jest to kategoria najlepszy burger lub kanapka premium. Przez kanapkę premium rozumiem po prostu coś, co nie jest burgerem, ale go trochę przypomina, ma w sobie mnóstwo mięsa i tak dalej. Najpierw burgery i kanapki ze świata. Burger ze smokera z Leroy and Lewis z Austin. Double cheeseburger z Lovely's Old Fashioned z Nowego Jorku. Burger z Polp w Kopenhadze. Burger z Gramercy Tavern w Nowym Jorku. Oraz bagel z soloną wołowiną z Bagel Bake Brick Lane Bakery z Londynu. Znowu tylko świat anglosaski w tej kategorii. I wygrywa to, co wygrywało przed laty, czyli burger z Gramercy Tavern. W tym roku ponownie go zjedliśmy i ponownie uważam, że to jest najlepszy burger, jaki jadłem w życiu. Najbardziej dopracowany, najbardziej dopieszczony, a przy tym pod kątem kompozycji to są moim zdaniem najlepsze proporcje, czyli mamy sporo soczystego mięsa, ale jest też miejsce na dobrą bułkę, na ciągnący się ser czy na boczek. Mało zaskakujący zwycięzca, ale może wygrany z kolejnej kategorii będzie dla Was niespodzianką. Tutaj też najlepszy burger, najlepsza kanapka premium. Nominacje: burger Juicy Lucy's Up in Smoke Barbecue w Poznaniu, kanapka z żebrem z owcy całej w Warszawie, burger ze sztuki mięsa w Białymstoku oraz kanapka z pastrami Summer, które możecie znaleźć w Lesznie, Rawiczu i Wrocławiu. Długo się głowiłem, kto ma wygrać, bo burger z Białegostoku, pamiętacie jak mi smakował. Kanapka z owcy całej, ta z żebrem wołowym, też pamiętacie jak mi smakowała. Ale też ta kanapka z pastrami, od pastrami Summer, zrobiła na mnie ogromne wrażenie i to ona wygrywa. Ona wygrywa też z tego względu, że kiedy jadłem ją na festiwalu Pasi Brzucha, byłem tam jurorem i musiałem ocenić każdy food truck. Tych food trucków było ze 30, jak nie ze 40, także musiałem iść do każdego, zamówić coś do jedzenia i troszkę przynajmniej zjeść, spróbować. No i pomyślcie sobie, że po całym tym przedsięwzięciu, będąc totalnie przejedzonym, chciałem jeszcze raz zjeść tę kanapkę z pastrami, bo po prostu tak mi ona smakowała. To, co w niej jest najważniejsze, to pastrami, które po prostu pastrami Summer robi niesamowicie na światowym poziomie i trzymam kciuki, żeby robiło dalej, bo niestety w zeszłym roku główna kwatera pastrami Summer w Lesznie spłonęła. Z tego, co wiem, albo już się odbudowali, albo są w trakcie, także mam nadzieję, że pastrami Summer w Lesznie odrodzi się jak Feniks z popiołów, a ja na wiosnę chciałbym tam pojechać i zrobić o tym miejscu reportaż, bo jest to unikat na skalę ogólnopolską. Kolejna kategoria to kategoria street food. Street food ze świata i w tej kategorii są wszystkie dania z rodowodem street foodowym, które nie załapały się do innych kategorii. Także w przypadku street foodu ze świata będzie jakaś pizza, a w przypadku street foodu z Polski tej pizzy już nie będzie. Czas na nominację. Jako pierwsza właśnie pizza. Pizza z Sartori i Panatieri w Barcelonie. Poza tym mamy kanapki Cubanos Sang Chui w Miami. Lobster Rolla z DJ Clem's Shack z Key West. Kebaba z Killer Kebab w Kopenhadze, Banh Mi ze stekiem z Rustar w Houston, focaccia z Panificio Santa Rita z Bari, suwlaki od Kostasa w Atenach, afrykański talerz superfood z Terangi w Nowym Jorku, flam z Binstub w Strasburgu oraz tacos Al Pastor z Los Tacos numero 1 z Nowego Jorku. Wybranie czegoś z tak różnorodnych nominacji jest naprawdę trudne. Postawiłem jednak na
pizzę. Ta pizza zrobiła na nas kolosalne wrażenie. Jedna z najlepszych pizz, jakie jedliśmy w życiu. Tutaj podobnie jak w przypadku tej pizzy od Melio, to ciasto było po prostu niesamowite. Chyba jeszcze lepsze, z pieca opalanego drewnem w tym przypadku. Też takie lekkie. Zjedliśmy całą pizzę i nie czuliśmy się ociężale, a do tego na pizzach dwóch były składniki, które były z jednej strony włoskie, z drugiej strony jednak trochę hiszpańskie, także takie fajne, ciekawe połączenie. Swoją drogą my odwiedzaliśmy Sartorię Panettiere, kiedy była w rankingu za 2022 rok chyba czwartą najlepszą pizzerią w Europie według tego rankingu Cinquanta Pizza Europa, który jest przygotowywany przez włoskich pizzajoli i dotyczy całej Europy, ale bez Włoch. W 2023 roku ta pizzeria zdobyła pierwsze miejsce i jak na mój gust całkiem zasłużenie. Fantastyczna pizza neapolitańska. Wydawać by się mogło, że trochę bez sensu iść na pizzę, będąc w Barcelonie, ale uważam, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie możecie zrobić. Pamiętajcie tylko o rezerwacji. Kategoria Street Food z Polski. Tutaj tylko 4 nominacje. Mamy tacos z Senior Lucas w Warszawie. Mamy kanapki z proziaków z czosnkiem niedźwiedzim z Prozy w Rzeszowie. Mamy smażone śledzie z U Marchewki w Helu oraz kanapkę ze śledziem z Rybułki w Jastarni. Walka meksykańskich tacos z polskim street foodem. Wygrywają tacosy, bo kocham pyszne tacosiki, a Senior Lucas jako jedno z pierwszych miejsc w Polsce zrobił je tak jak trzeba. Czyli na dobrych tortillach, z dobrych składników, ze świetnymi salsami, bez jakichś udziwnień. Mają też świetny burrito. Burrito jadłem akurat w dowozie, także tak jak mówiłem we wstępie, nie uwzględniałem go w kategoriach, w nominacjach i tak dalej. Na początku tego roku robiłem materiał jeszcze z takiej małej dziupli na Poznańskiej. Teraz już mają większą knajpkę, dalej taką utrzymaną w street foodowym klimacie, ale jednak jest tam więcej miejsca, także polecam. Wytrawne rzeczy za nami, czas na słodkie kategorie, czyli najlepszy deser z restauracji na świecie. Sernik baskijski z Cakes and Bubbles z Londynu, sernik z Cafe Central w Walencji, sernik z La Habata w Barcelonie, sernik z Home Cake w Barcelonie, dalej o dziwo już nie sernik, tylko beignet z Cafe du Monde w Nowym Orleanie, kardamonka z karmelem miso z Apotek 57 w Kopenhadze oraz lukumades z lukumades w Atenach. Na 7 nominacji aż 4 to serniki. Nie powinno was to dziwić, jeśli oglądaliście te filmy na bieżąco, więc pytanie brzmi, który z tych fantastycznych serników wygrywa tę kategorię i wygrywa sernik z Home Cake w Barcelonie. Pamiętam, że kiedy na bieżąco mówiłem wam o tym, jak ten sernik z Home Cake smakuje, to tak nie do końca byłem na początku przekonany. Mówiłem, że ten z La Habaty, który jadłem dzień wcześniej, chyba bardziej mi smakował, był takim bardziej klasycznym sernikiem baskijskim, ale jednak, jak wspominam sobie już ten pobyt z takim upływem czasu, no to o wiele bardziej wspominam ten sernik z Home Cake, bo on był po prostu inny. Tam było więcej serów pleśniowych, zarówno w tym klasycznym, jak i w tym truflowym. No więcej się działo, to nie był taki po prostu sernik, to było coś więcej. I myślę, że to jest jedna z ciekawszych naszych rekomendacji z Barcelony. Ja, jeśli kiedyś wrócimy do Barcelony, chciałbym pójść do miejsca, które nazywa się Home Cake and Wines i tam do tych serników są parowane jeszcze wina. I to myślę może być mega, mega ciekawe, a przede wszystkim bardzo smaczne. Kategoria deser w Polsce. Tutaj więcej nominacji i bardziej różnorodnie, choć zaczynamy od sernika. Sernika z Melarosy w Radomiu. Poza tym nominowane są też lody pistacjowe ze starej szkoły w Sokółce, beza z rokitnikiem z Cappuccino Cafe z Jastarni, jagodzianki z pieprzem Timut z Tadam w Warszawie, blondi z jagodami z Kropki w Krakowie, buła z preslami z Bans w Gdyni, pistacjonka z Clou w Szczecinie oraz fondant czekoladowy z Nasu w Gorzowie Wielkopolskim. Długo się zastanawiałem, ale jagodzianka. Wygrywa jagodzianka z pieprzem Timut z pracowni cukierniczej na Pradze. Mówiłem, że nie będzie już dań, których nie można dostać, ale na razie oczywiście nie można dostać tej jagodzianki z pieprzem Timut w Tadam, bo nie ma sezonu. Ale jak będzie sezon, to podejrzewam, że ta jagodzianka wróci. Warto po nią pójść, choć pamiętajcie o kolejkach. One w sezonie jagodziankowym dochodziły nawet do 3 godzin. Nowa kategoria, kategoria, której jeszcze nie było i która pewnie obchodzi jakiś promil z was, czyli najlepsza kawiarnia połączona z palarnią i są to w dodatku kawiarnio-palarnie ze świata. 4 nominacje. Blue Bottle z Nowego Jorku, La Cabra z Kopenhagi, Syra Coffee z Hiszpanii oraz Nomad Coffee z Barcelony. Wygrywa ta ostatnia kawiarnia, czyli Nomad Coffee,
której piłem naprawdę fantastyczną kawę, o której mówiłem, że jest jak słodka brzoskwinka. Kupiłem ją do domu, przygotowywałem w dripperze i w Chemexie i wychodziła równie spektakularnie. Warto odwiedzić, będąc w Barcelonie. Dwie kategorie negatywne przed nami, czyli najgorsze jedzenie. Najpierw najgorsze jedzenie ze świata, dwie nominacje, skromnie. Burgeries 100 w Walencji oraz Rangoon, restauracja birmańska z Nowego Jorku. Wygrywają burgery dlatego, że nie jadłem nigdy tak smakujących burgerów, a w zasadzie tak niesmakujących. One wyglądały pięknie, zarówno na zdjęciach, ale też jak nam je po prostu podano, a smakowały jałowo. Mięso w ogóle nie miało smaku. Zarówno wtedy, kiedy wzięliśmy mięso wysmażone na medium, takie medium rare, i zarówno wtedy, kiedy wzięliśmy mięso wysmażone well done. Byliśmy tam dwa razy, bo nie mogliśmy po prostu w to uwierzyć, że coś, co tak dobrze wygląda, co jest tak dobrze oceniane, nie ma smaku. Żadnego. Coś niesamowitego te burgery. Nie wiem, czy to była jakaś chwilowa niemoc tego miejsca. Nie wiem, gorsza dostawa mięsa nagle, czy to tam się zadziało, ale no to negatywne wspomnienie też chyba będzie mi siedzieć w głowie. Takie ładne burgery, takie apetyczne, z tyloma nagrodami. I bez smaku. Nie, że niedobre. Nie, że odrzucające. Gryziesz jakbyś gryzł papier o teksturze soczystego mięsa. Najgorsze jedzenie w Polsce też są dwie kategorie. Bez przesady. Po pierwsze mamy smażony ramen z żółtego słonia w Kielcach, a po drugie mamy zielony Wietnam z Białego Stoku, restaurację po kuchennych rewolucjach. W obu przypadkach chodziło bardziej o niespełnienie oczekiwań. Zielony Wietnam to restauracja po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler, która miała być restauracją wietnamską, a była barem wietnamskim, takim wiecie, stereotypowym wietnamskim barem, jakich jest pełno w Polsce. Z kolei ten smażony ramen też nie przystoił do całego miejsca, które no, było restauracją taką w sumie z prawdziwego zdarzenia, ale to danie, pomijając mięso w tym daniu, wyglądało jakby było wykonane właśnie w zielonym Wietnamie, w Białymstoku. Pływało w jakimś takim kisielowatym sosie wszystko. I to też jest w sumie kolejna rzecz, która łączy te dwie nominacje. Tutaj tę nagrodę daję zielonemu Wietnamowi. Myślę, że przede wszystkim za to, że po prostu ktoś tam odszedł od tych standardów wypracowanych w trakcie kuchennych rewolucji. To, co widziałem w programie, nie zgadzało się z tym, co dostałem na talerzu, a w zasadzie zgadzało się z tym, czym była restauracja jeszcze przed rewolucją. Może to się bardziej spina finansowo, może to jest lepszy pomysł na biznes, nie kwestionuję tego, ale no mi nie smakowało. No i na koniec dwie pozytywne kategorie, czyli kategoria najlepsza restauracja. Najpierw najlepsza restauracja na świecie, odwiedzona przeze mnie na świecie. 5 nominacji. Ricard Camarena z Walencji, Kemuri Tatsuya z Austin, Codbillens Fiske Bar z Kopenhagi, Brat z Londynu oraz Kitchen Table z Londynu. Wygrywa Kitchen Table z Londynu. Niesamowite doświadczenie kulinarne. Siedzimy nie w restauracji, a w kuchni tej restauracji przy takim stole w literze U wraz z kilkunastoma innymi osobami i możemy podpatrzeć, jak kilkanaście osób z załogi przygotowuje kolejne dania. To nie jest takie show kulinarne, że wychodzi szef kuchni i nam opowiada, co on teraz będzie robił i dlaczego. Wszystko dzieje się raczej w ciszy. Patrzymy, jak to wszystko się odbywa. Poza tym, że to jest fantastyczne doświadczenie, to też jest to fantastyczne jedzenie. Ze 2-3 dania pojawiły się w kategoriach różnych w trakcie tego rozdania nagród. Posiłek w tym miejscu jest bardzo drogi, nigdy wcześniej nie wydaliśmy takiej kwoty na jedzenie, ale jeśli możecie tę sumę przeboleć i kochacie pyszne jedzenie, kochacie takie doświadczenia, no to polecam. Nie było filmu na kanale o Kitchen Table, ale był short, także odsyłam do niego i przechodzimy do kolejnej kategorii, ostatniej już. Jaka była najlepsza restauracja w Polsce? Jaką odwiedziliśmy? Pewnie się domyślacie, ale tutaj też 5 nominacji. Po pierwsze Achan z Warszawy, po drugie Fiorentina z Krakowa, po trzecie Bottigliera 1881 z Krakowa, po czwarte Kontakt z Warszawy i po piąte Sushia z Kielc. Dwa ostatnie miejsca w ogóle nie pojawiły się w nominacjach wcześniej. Nie było też o nich nic na YouTubie, nie było o nich też za wiele w socialach, ale oba bardzo polecam. Tutaj trochę bardziej różnorodnie niż w poprzedniej kategorii, jeśli chodzi o rodzaj tych miejsc. Na pewno specjalna nagroda należy się dla Achan za to, że byłem tam zdecydowanie najczęściej w mijającym roku. Jak ktoś przyjeżdżał w odwiedziny do Warszawy, to zawsze z chęcią go tam zabierałem, chyba że była to osoba, która za bardzo nie je ostrego jedzenia, no bo co by nie mówić, w Achan jest ostro. Ale to jest nagroda specjalna. Nagrodę główną w tej kategorii otrzymuje, tak jak może się spodziewacie, Bottigliera 1881 z Krakowa, restauracja, która jako pierwsza w Polsce otrzymała 2 gwiazdki Michelin.
zacznę. Moim zdaniem absolutnie zasłużenie. Byliśmy w wielu restauracjach z menu degustacyjnym, które aspirują do jednej czy więcej gwiazdek w Polsce. No i wydaje mi się, że w chwili obecnej mimo wszystko Bottiglieria jest poza zasięgiem innych tego typu miejsc w Polsce. Fantastyczny serwis, doskonałe wina, no i przede wszystkim wyśmienite, pomysłowe jedzenie. Kitchen Table, które nagrodziłem w poprzedniej kategorii, też ma dwie gwiazdki Michelin. No i tutaj szybkie porównanie, Bottiglieria jest 2 czy 3 razy tańsza, także jeśli nie Kitchen Table, no to może Bottiglieria. Uważam, że warto po 100-kroć doświadczenie kulinarne na najwyższym poziomie. A się nagadałem, jak co roku w sumie. Mam nadzieję, że przynajmniej część kategorii była dla Was zaskoczeniem. Było trochę i w nominacjach, i w nagrodzonych miejsc i dań, o których nie było wcześniej na YouTubie, bo po prostu spotykałem je na swojej drodze gdzieś bez aparatu. Także wierzę, że takie niespodzianki były. Dawajcie znać w komentarzach, gdzie Wy jedliście najlepiej w mijającym roku. A mi pozostaje Wam życzyć szampańskiej zabawy sylwestrowej albo po prostu miłego spędzania Sylwestra tak jak lubicie to robić. Szczęśliwego nowego roku, oby był lepszy niż poprzedni, nawet jeśli nie był zły, nawet jeśli był bardzo dobry, no to zawsze może być lepszy. O to też wchodzi w moim pożegnaniu. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!